Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Medieval Dynasty i proszę Państwa, w końcu przespałem się tutaj we własnym łóżku po długim niespaniu we własnym łóżku. Wielciu, ja bym się chciał zapytać. O, jestem taki szczęśliwy, zostaliśmy naprawdę pobłogosławieni. No, dobrze, a sympatia na 99%. No, mam fajną żonę. Dobra, ale jak ja bym chciał z tobą mieć drugą dzidzię, to czy mogę teraz? Mam coś dla ciebie właściwie, aha, czyli nie. Czyli be well my love. No dobrze. No dobrze, wiesz co, mam coś dla ciebie. A, nie mam nic dla ciebie. Dobra, sorry. Have a nice day. Taki... taka niespodziewanka, taki surprise motherfucker i... zrobiłem moją żonę w kunia, że tak powiem. No i proszę Państwa, ja bym chciał Państwu pokazać płotek, który no, który już tam zrobiłem prawie cały, ze względu na fakt, że trochę się tu narobiłem, więc chodźmy, zobaczmy. Tam jeszcze z tyłu trzeba zrobić, także patrzcie tylko od frontu. Tam na tył już nie patrzcie, bo nie warto, ale tu od frontu. O. Już jest cały. Także takie, dzieci. I to się ciągnie, hen, daleko, hen, aż tutaj, o. I biegnie sobie tam. I on ma skręcać, bo tam są, jak widać, mokradła. I generalnie tu raczej nic nie powstanie. Tu będzie taka, nie wiem... przerwa. Po prostu. Natomiast tu ten płotek będzie się ciągnął dalej. Oczywiście parcele odpowiednio wydzielone z tej strony. No i jeszcze trzeba byłoby postanowić, co tutaj. No bo tu też trzeba ogrodzić jakoś, tak? Ale no właśnie... tu jest płot i tu by aż się prosiło, żeby drogę puścić, no ale dobra, no już nie, bo wiadomo, nie? I teraz kolejna rzecz, jaką będziemy robili w dniu dzisiejszym, to Państwa sugestia na temat wybudowania chatki budowniczych. I teraz, no trzeba by to przemyśleć ze względu na fakt, że jeżeli to ma działać dokładnie jak szopa rolnicza, czyli będzie ogarniała jakiś tam zasięg, tak? Czyli inaczej, budynki w jakimś tam promieniu, no to trzeba byłoby troszeczkę więcej tego wybudować ze względu na rozmieszczenie naszych budynków. Zobaczcie, ile mamy marchewki. Niesamowitej ilości tutaj. Kapucha też widzę, że się zbiera. To dobrze. Teraz tak. Jeszcze mamy, słuchajcie, kwestię zsiadłego mleka, bo tam teoria poszła, że podobno zsiadłe mleko robi się w kolejnym sezonie. W związku z powyższym. Jeżeli tak, to jak to się robi, żeby ludzie mi tego kuźwa nie konsumowali? Bo oni konsumują. I teraz jak to zrobić, żeby nie konsumowali? Oto jest pytanie. Może państwo, a może w zarządzaniu? Czekajcie, może w zarządzaniu to by było. Co możecie ciule jeść? Zasoby żywności. O, konsumpcja. Dobra, czyli to tutaj się robi. Okej. Okay. Czyli tak, sera nie. Wiadro z siadłego mleka nie. I wiadro z mlekiem też nie. Jedno wiadro z mlekiem 217 ma wartość? Co, czy to jest wartość odżywcza? Kuźwa, ile wiadro z mlekiem jest warte? Dobra to. Coś innego to było. No dobrze, czyli po prostu oni mają tego nie konsumować. I mam nadzieję, że nie będą. Bo jak będą, to kuźwa im tam. To im dam dopiero popalić. Ależ tutaj jest mnóstwo tego. No dobra. Budujemy te chatki budowniczych. I teraz pytanie brzmi. Jaka umiejętność jest potrzebna dla budowniczych, żeby to miało ręce i nogi? To jest jedna kwestia.
Druga kwestia, gdzie wybudować chatkę budowniczych? Może to jest masło maślane, ale stanowi to znaczący problem dla mnie. Ale myślę, że jeżeli to miałoby mieć zasięg jakiś, to sugeruję, żeby postawić tę chatkę gdzieś tutaj. A to oznacza, że najpierw wybudujemy, znaczy przynajmniej postawimy dom prosty. No tutaj prosty dom będzie. Może być, załóżmy tu. O. Szkielet. Żebym ja wiedział, gdzie on stoi. Później go wybuduję. I dodatkowo na tej posesji będzie również chatka budowniczych. Chata budowniczych. Proszę bardzo. Rodzaj budynku usługowego. Pracownicy zatrudnieni tutaj będą naprawiać wybrane budynki. Aha. Okej. Okay. No to dobra. To taka będzie tu chatka budowniczych. Nie ma problemu. Gdzieś ją tutaj ulokujemy. Co by nie było. I z czego to jest? Z patyków i kłód. Mhm. I oczywiście standardowo badziew. To od razu to ocieplimy, czy tam ulepszymy, tak żeby było lepiej. Proszę uprzejmie, o. No i oczywiście wygląd, no must have, tak? Bo to... Już nie możemy pozwolić sobie na to, co by nasza wiocha nie wyglądała. Ależ się rozpadało. No i dobrze, coś takiego byśmy tutaj mieli. I teraz ogarniamy kwestię... A dlaczego ty, młotku? O. Ogarniamy kwestię tego domu. Aha, tamten jest w takim właśnie projekcie, jak tutaj widać. To ja proponuję... Zrobić to trochę inaczej. Tutaj niech to okno będzie, tak jak jest. Drzwi dokładnie tak samo. Natomiast tutaj zrobiłbym okno. O. Tutaj. Ściana, bo nie ma co patrzeć na chatkę budowniczych. O, wielki mi widok. Dalej. Tutaj ścianę bym zrobił i okno po środku, żeby patrzyli tam na centrum i żeby im żal dupę ściskał. Że oni tam nie mieszkają. I tutaj ściany. Oczywiście dachy te lepsiejsze. A już od razu sobie to wbijmy. Nie będziemy się kręcić w kółko. Dobra. A tutaj już też. Aha, tylko jeszcze dach. Pstryk. Pięknie. I tu oczywiście również. Dobra. No i jeszcze tył został. Ciekawy jestem, czy mam na tyle wapienia. Haha, chyba mam wapienia na tyle, żeby to jeszcze przy okazji ocieplić. No właśnie, bo tam jeszcze w środku trzeba dobudować to, żebym nie zapomniał. Dobra. No dawaj, dawaj, no. Znaczy ty... Wali tym młotkiem, a on już ledwo zipie. O, i jeszcze tylko to. I sru. I budowę domu ukończono, drodzy państwo. Jeżeli chodzi o kwestię mieszkańców, populacja. 46 osób tutaj mieszka. Z czego pracuje 43. Mhm. A to kto nie robi? Oprócz Malwinki? A może to jest limit? Nie, czekajcie. Chyba, że... Chwila, chwila. Są 43 osoby, tak? 43 pracowników jest. Populacja 46. To może... No bo Malwinka jest na świecie, no to ona jak najbardziej jest liczona, ale może jeszcze te dwa bobasy, które są w brzuszkach, może już bobasy też są te liczone, że to... Albo to jest limit osób, no cholera wie. Podatki, kuźwa, coraz większe. No ale to nie ma się czemu dziwić. No dobrze, i tak tu oto mamy
Takie oto chocki klocki. I teraz, kogo ja tutaj, co ta chatka budowniczych potrzebuje? Kogo? Czy tu jest gdzieś wykazane, jaki perk powinny mieć te osoby? Jaką umiejętność? No bo tego nie wiem. Jesus. Wiemy, że młotków będą używali. To kurczę mi młotków, to pozużywają tutaj. Ojej. No nic, dobra, tak czy inaczej, to kogoś musimy tutaj zatrudnić, więc ja proponuję zwerbować kogoś do pracy. Jakiegoś faceta. I możemy sobie skoczyć do ogniska przy Piastowi i zobaczymy, weźmiemy kogokolwiek i zobaczymy, no bo nie mam bladego pojęcia, kto tu powinien pracować, jaką umiejętność, czy to, no nie wiem kogo. Zaraz będziemy patrzeć. Może produkcja? To takie pierwsze skojarzenie. Może produkcja. Drogosław ma dwójkę. Ostrobot tam widzę, że też ma dwójkę. No bo nic innego mi tutaj jakby się nie wpisuje. Weźmy tego Drogosława. Tak, to ja znowu, tak. Ono. Dobra, zobaczmy teraz, jak wygląda. O, populacja 47. Dobra, czyli już jesteśmy pewni, że te bobasy są doliczone. Czyli to jest ilość osób, które my posiadamy w naszej wiosce, a nie limit. Okej. No dobrze. To teraz go przypiszmy, jak on tam, Drogosław. Niech on sobie tutaj w prostym domu mieszka. To jest ten najnowszy. O, stryk. I wolne miejsce, on będzie budowniczym. On będzie odpowiedzialny za naprawę. Gdzie to jest, kurczę? Chatka budowniczych. O, proszę bardzo. I jednego tutaj mogę. Umiejętności. A, no właśnie. Czyli on potrzebuje w produkcję mieć. No dobra, to niech się tutaj wyspecjalizuje. No dobra, i teraz w takim wypadku, jak to wychodzi, jeżeli jest już gościu zatrudniony, to teraz tak, czy my mamy wyselekcjonować te budynki, czy jak? A to ciekawe. Rodzaj budynku usługowego. Pracownicy zatrudnieni tutaj będą naprawiać wybrane budynki. To jakie kuźwa wybrać? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, co się tu dzieje w domach znowu? O co tu chodzi? Aha, dobra, to ten gamon nie, po prostu jeszcze się tam nie zaktualizował. O, teraz będzie dobrze. Już mi się nie będzie w domach wyświetlało. No dobra. Hodowla zwierząt, drodzy państwo, to w dalszym ciągu te prosiaczki są, więc tym się akurat nie przejmujemy. No i w produkcji oczywiście nikogo tutaj nie mam, bo ponieważ wiadomo, nie? Sam wszystko robię. To się miało zmienić, ale się jeszcze nie zmieniło. Dobrze. Przestań gadać sam do siebie, chłopie, bo od razu na wstępie lekarza tutaj poproszę. Dobra. I mamy lato. Szanowni Państwo, i to oznacza, że tutaj można zebrać jagódki. A to też oznacza dla odmiany, że wy tam pisaliście, co się kurczę zmienia, kto zbiera jagódki. No i teraz to nie była chatka łowców, tylko to chyba chatka zbieraczy była. Kurde, i czytałem ten komentarz, i patrzcie, i zapomniałem. No. Wydobycie. Tak, chatka zielarska, tieru drugiego. I ta chatka zielarska, ciekawy jestem, ile ona ludzi tam potrzebuje. I tu na pewno wydobycie by to poszło. Z tym, że jeżeli nawet bym jakąś dziołchę zgarnął i... Bo tę chatkę wydobywczą, to byśmy mogli postawić, załóżmy... Tak sobie myślę. Gdzieś tutaj, pod lasem, nie? Byłoby to w miarę
sensowne, jak gdyby ta chatka wydobywcza stanęła, załóżmy, gdzieś tym oto właśnie specjalnie wybranym do tego celu miejscu. No to dobra, to postawmy ją tu. O. I wybudujmy od razu. No są inwestycje, drodzy państwo, są inwestycje. Nie powiem. Dużo się buduje ostatnio w Pabellandii. Ale to dobrze, bo to widać, że jednak władza robi tutaj rzeczy dla swojego społeczeństwa, dla swoich mieszkańców. Nie bierze wszystkich tutaj podatków do kieszeni, jedynie 95%. A zatem nic dodać, nic ująć. I teraz tak, kurde, znowu muszę do ogniska lecieć. Czy tam była jakaś dziołcha? Ale tam chyba same jedyneczki były, albo i sami faceci. Ciekawa sprawa. Też się zastanawiam, jak ten cholera budowniczy, czy to już nie jest tak, że się tam zaznacza, które budynki ma naprawiać i czy on będzie miał zasięg. No dobrze, zobaczymy. My tymczasem lecimy tu. Tak, tu są sami faceci. Trudno się mówi, dobrze, lecimy dalej. Ogarniemy temu człowiekowi jakąś, jak na razie, współlokatorkę, może później przyszłą partnerkę, narzeczoną oraz żonę. Specjalnie ją wybierzemy wśród tych wielkich tłumów, jakie tutaj mamy. Co by gościu był zadowolony? Z naszego wyboru oczywiście. Bo sam sobie nie wybierze. Dobra. Potrzebuję podwózki, synu. Gdzie tu będzie? Do skałek skoczymy, dlatego że, bo ponieważ tam blisko ognicho. Więc myślę, że to jest sensowne. Będą dzwonić na mnie? Nie. Nie będą na mnie dzwonić. A czy tu jakieś dziewczyny by się znalazły? Znalazłaby się jedna. No to miej wydobycie, Zygfrido. O, dwójeczka. No i dobrze. Myślę, że wydobycie to jest właśnie to, czego my potrzebujemy. You can help me come to my wiocha. No i przyszła. No dobrze, to w takim razie Zygfrydę kwaterujemy razem z tym jakże zacnym mężczyzną. Ona całkiem ma niezłe te tutaj statystyki. Bardzo rozwojowo. W dyplomacji ma jeden i w produkcji ma jeden, ale tak to zaraz ją tu, o, zakwaterujemy. Pstryk. I wolne miejsce to będzie chata zielarska. A, tutaj dwoje pracuje. No dobra. Tutaj dwoje pracuje. W porządku. Nie ma z tym problemu. Ale teraz my musimy chatkę zielarską skonfigurować. I my będziemy zbierali jagody, tak? Bo pisaliście, że jagody to jest odpowiedni produkt do kompostownika, więc będziemy produkować, znaczy będziemy zbierać tutaj jagody i przy jej dwójeczce w przetrwanie, znaczy przetrwanie tu jest, a nie wydobycie, to będzie 150 dziennie. Okej, okay, ale ona się będzie przecież rozwijała, tak? Poza tym za chwilę poszukamy może tu jeszcze jakiś ten mężczyzna, jeden. O, ziemowit. Proszę bardzo. I o, dobrowit. Dobrowit za to ma... zapuścić korzenie by chciał. Ma trójeczkę łowiectwo, między innymi. A ten? A ten nie ma w ogóle. A ile ty masz w ogóle wiosen, ziemowicie? 21. A ta Zygfryda to ile miała, bo nie pamiętam. Zygfryda, 23. A, no i dobra, no to w takim wypadku ja myślę, że można na luzaku ich tam spiknąć. Może nie wygląda ten człowiek jakoś zacnie. A nie, bo my żeśmy już tam chyba, czekajcie, nie, no my żeśmy spiknęli, tak? Tak, no tak, my żeśmy spiknęli, ale to teraz jego by trzeba było, o kutwa. Ej.
No i gdzie ja cię mam teraz przypisać, no? To jest dom. A tu jest prosty dom. No i to tutaj nie możesz być, mistrzuniu. No niestety. No nic, dobra. To jeszcze, czekajcie, bo ten miał... Aha, rybołówstwo oraz łowiectwo. Cholera, czy wchodzić w te ryby, słuchajcie? A może? No dobra. O, chodź, Dobrowit. Dobrowit. Nie gadaj razem ze mną, to się dowiesz wszystkiego, no. Ogarnęliśmy kolejnego, nie ma problemu. To my szybko musimy do Piastowi wracać, bo potrzebujemy wybudować dwa domy. Robi się coraz ciemniej. I leje jak diabli, a oni tak nie mogą za bardzo, wiecie, na deszczu, bo się przeziębią i co? Zaraz L4 będzie, kuźwa. W średniowieczu, nie? Także ZUS-y nie wypłacą. A KRUS-u jeszcze nie ma. Także takie ocki kloski. No dobra. Ciśniemy, ciśniemy. Za chwilę im tam wybudujemy domki. I teraz rzecz jest tego typu. Jak to ugryźć z domkiem dla rybaka? Czy wędkarza? Wszystko jedno. Jakoś trzeba będzie. Natomiast skoro my mamy tutaj tak to wszystko poogarniane, to zobaczmy. Tutaj za bardzo bym nie chciał, bo tu stoi jeden taki dom. Nie podoba mi się, że to na takim jest podwyższeniu. Ale chwileczkę. Jeżeli bym postawił dom tu. Prosty oczywiście. Aha, z jakiegoś tytułu przeszkody jakieś tutaj przeszkadzają. Ciekawe jakie. No bardzo ciekawe, jakie to przeszkody mogą tutaj być. Okej, czyli jednak będzie na tym podwyższeniu szlak by to. Dobrze. A, tam pieniek jakiś widzę. Dobra, to postawmy to może... Chociaż nie, no nie podoba mi się. Strasznie mi się to nie podoba. A tutaj znowu to za blisko. No szkutwa. Gdzie ja bym mógł ten dom postawić? Jakieś pomysły by się przydały. Dobra, wiecie co? A może tutaj? Tylko tak, wykopmy może ten pieniek. I postawimy go w takim wypadeczku w ten oto sposób. O, i to już by mi pasowało elegancko. Nie to chciałem, młotek chciałem. Dobra. I to jest dom, który... Całkiem niezły widok na las może mieć. To zrobię go w tym oto istniejącym projekcie, tylko że... Kamienne, oczywiście. Żeby to było lepsiejsze. I tutaj ściana. Od razu tam ciepniemy. I to już będzie z głowy. Tylko żebym się nie zapomniał i nie ciepnął przed zmianą ścian, nie? To się zdziwię. Będzie trzeba wyburzać i stawiać na nowo. Ścianę. Nie cały dom. Dobra. I tutaj mogą być okna, które będą wychodziły tam na lasek i te chatki wydobywcze, które mamy. Bardzo atrakcyjny widok uważam, jak na las. Oczywiście żartuję. I teraz tak. To jest ogarnięte. No to jeszcze tutaj. Ja to już same ściany. Aha. Zapomniałem o dachu. Dobra. To mamy i to mamy. No to pozostaje nam jeszcze kwestia tego.
ale zanim to nastąpi, to najpierw dodamy ocieplenie, żeby nie było. A już wapienia to mam od groma, ponad 1100. Uż to ja tutaj mogę ocieplać i ocieplać. Dobrze, i jeszcze tylko przejdziemy tutaj, pstryk, i mamy to. W takim razie, jednego możemy już tutaj dziubasa zakwaterować i to miał być... Kuźwa. Który to miał być? Dobrowit miał być. Chociaż nie, czekajcie, nie Dobrowit, ten drugi. Ziemowit. O, on ma dwójeczkę, to niech on tutaj sobie mieszka. Mamy prosty dom na uboczu, elegancko. Proszę uprzejmie. I ty będziesz również, synu, w chatce zielarskiej pracował. Myślę, że to jest praca twoich marzeń. No i w tej chwili możemy w wydobyciu zobaczyć, jak to się zmieniło. Jeśli chodzi o 226 dziennie jagód. No i bardzo dobrze. Niech mi tam się odświeży to. O. I wejdźmy jeszcze tylko w zarządzanie i zabrońmy spożywania tych jagódek. Jagody, jagody. Gdzie będą? Czy już minąłem, czy... A, jagody. O, i niedojrzałe jagody też nie. No bo to mamy... A, zgnilizny też nie konsumujcie. Ze zgnilizny to ja będę robił nawóz. Bo tam z gnoju jest przypisany gościu, to on sobie tam temat ogarnia. No dobrze, proszę państwa, wybudowaliśmy chatkę budowniczych, wybudowaliśmy chatkę zielarską i myślę, że w tym odcinku na tym możemy poprzestać. Ja państwu bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa. To mnie to kuźwa.